Trudno jest jednoznacznie ocenić, czy polski sektor spożywczy jest w dobrej czy złej kondycji. Tak naprawdę dużo zależy od konkretnych podmiotów działających na tym. Są firmy, które doskonale poradziły sobie z nowymi wyzwaniami, dostosowały swój model biznesowy do zmieniającego się otoczenia, zmieniającego się rynku handlu, zmieniającego się rynku surowca, ale też są takie firmy, które te problemy, szczególnie kiedy ten ostatni rok był dosyć ciężki, odczuwają boleśnie. Dużo bardzo zależy od modelu biznesowego firmy, od dywersyfikacji zarówno źródła zaopatrzenia, jak i rynków zbytu. Wydaje mi się, że ta dobra koniunktura zapoczątkowana w ostatnich latach będzie utrzymywana, szczególnie mam tu na myśli rynek drobiu. Pozytywnie oceniam również szanse na rynku wołowiny. Największym zapytaniem jest chyba rynek wieprzowiny. Tutaj nasza przewaga konkurencyjna jest praktycznie bardzo mała i pewnie ciężko będzie producentom wieprzowiny istotnie zwiększyć swoją skalę działalności zarówno w kraju, jak i za granicą.